is all fired up. Y'all better just wise up. Everybody getting sized up. Before we all rise up. Na przyszłoroczny showdown i potrzebuję kogoś godnego zaufania, kto je przetestuje. Godnego zaufania? Miło mi. Co słychać u Liverów? A to skomplikowane. Może po prostu do nich wpadniesz, nadrobisz zaległości z Lukasem. Sam nie wiem. Jaki zasł. Nasze drogi rozeszły. Ja utknąłem przy showdown, jego wciągnęło to nocne gówno. To czemu ciągle o niego pytasz? No wiesz, był moim kumplem i nie poznałem lepszego kierowcy poza jego tatą. Jak dla mnie się marnuje, kisi się w tym swoim warsztacie. Jest dobrym mechanikiem. Dobra, pomóż mi przetestować trasy, a dam mu wysokiej jakości zawieszenie, które zamontuję w tej twojej furze. Zgoda. Thank you.
Właśnie dlatego ci zaufałem. Dobra robota. Pora sprawdzić cię na trudniejszej trasie.
było blisko. Musieliśmy tylko zgubić parę glin. W porządku? Czysto! Ruszajmy. Widziano jedną z tych ciężarówek zmierzającą do portu. Mercer musi wyprowadzać auta za miasto. Więc jaki mamy plan? Nie możemy wezwać policji. Przytupacy Mercera są wszędzie. W mieście musi być chociaż jeden uczciwy gliniarz. Po tym, co przeszliśmy, sądzę, że zostało ich niewielu. I niech tak będzie. Musimy jakoś oddzielić tych dobrych od tych złych. Znam sposób. Trzeba sprowadzić ich wszystkich. Serio? Chcesz być legendą, prawda? No dobra, jedziesz. Wysyłam wiadomość do Eki, Fliki i wszystkich innych. Gdziekolwiek są, trzeba zorganizować rozróbę i ściągnąć tylu gliniarzy do Port Murphy, ilu się da. A co z nami? Ruszamy do Eden Shores. Też musimy nieco nabroić. Słuchajcie, sądzę, że już czas, żebym wrócił za kółko. Nie, jeśli też mam wsiąść do auta. Też cię kocham. Stary, nie dasz rady. Słyszałaś o pamięci mięśniowej? A może masz mięśniową demencję? Ej, Anna może pojechać ze mną. Dobra. To chyba najlepsze wieści tej nocy. Będziemy skręcać w prawo. Teraz skręcamy w prawo. Jesteśmy. Ej, posterunek policji tam prawej, wierzą. Jeśli chcemy ich nie wnerwić, trzeba to zrobić szybko. Tylko upewnijmy się, że nas nie zignorują. Czy może mi ktoś potwierdzić informację o wyścigu ulicznym na Eden Shores? Te potwierdzenia? To posłucha! Cholera, przyjęłam. Wysyłam jednostki. Słyszycie to? Nadjeżdżają! Dobra, Rivera. Może być całkiem zabawnie. Idioci kręcą bączki przez komisariatę. Zdarzamy się. Przepniemy im drogę. Dobra, mamy ich. I prowadźmy ich tam, gdzie chcemy. Jak któryś zarysuje mi lakier, to zgłoszę to do urzędu. Cele jadą na południe. Ruszamy w pościg. Potrzebujemy więcej jednostek. Mamy liczne wykroczenia w Rockville, Edgewood, na ranczach Sabino, praktycznie wszędzie. Słyszycie? Udało się! Centrala, nie obijaj się, tylko przyślij posiłki. Posiłki już do wokiadą. Hej, Mans, bo tak się zastanawiam. Jak było w więzieniu? Trochę minęło od tego czasu. Nie planuję wracać za kratki. Słuchaj, naprawdę cię przepraszam. Wybaczam! Na razie. Nie no, chyba sobie żartujesz. Nie taki był plan. Myślę, że twoja koleżanka z policji mogłaby się pozbyć bloka. Chyba mnie nie lubi i dopiero co odmówiłam od zdania jej laptopa. Hej, ale przecież go zwróciliśmy, nie? Wiem wprowadzenie! Natychmiast potrzebujemy wsparcia! Mam dobre wieści. Posiłki są w drodze. Okej, jesteśmy już prawie na miejscu. Zawsze chciałem rozwalić to miejsce. Zupełnie cię teraz nie poznaję! Ścigamy podejrzanych wokół kosmodromu. Musimy ogarnąć ten bajzer. Kto chce zobaczyć rakietę z bliska? Lubię cię, Rivera! Oby nie wysadziło nas w powietrze! Cholera! Wsparcie, wysyłam więcej jednostek.
dajcie im popalić. Koniec trasy, opuszczamy lokal! Piotr nie chciałby zabrać helikoptera na pościg. Podejrzani opuszczają teren kosmodromu. Zachodni wyjazd. Więcej radiowozów, to po nas. Jest prawie! Do cholery! Wsparcie w drodze. Podziękuję cię później. Ilu gliniarzy już za nami jedzie? Istny obłęd! Mamy dość glin na ogonie. Czas zaprowadzić ten pościg do samochodu. Centrala, zgubiliśmy tych kierowców przy dokach, ale znaleźliśmy coś innego. Zapomnijcie o pościgu, to jest ważniejsze. Wyślijcie do mnie wszystkie jednostki. O, bardzo przyjęłam. Módlcie się, żeby te auta nadal tam były. Gaz do dechy, nie odejdziemy stąd niczym. Daj mu hamulce, zabrukuj go. Zamiast amatorzy, przyszliście prawdziwe wsparcie. Inne patrole są zajęte. Przechodzę na bezpieczny stan. Zmierzą do dostawy. Wyłaźnił początku, że tu doprowadzi. Mamy to do łomasz. Ściąganie życzę pojemy się. Zapuśćmy, ciekawy, czy udało mu się wdostać. Jedziemy w miejsce, gdzie widziano ciężarówki. Tak, wykończmy go. Centrala już prawie pomarł. Jeszcze nad tym pracuję. Mogłem się domyślić, że to te knojki za tym stoją. Mogliśmy się jakoś nie pożegnać. Ostrzegam! Odpuśćcie! Nie zamierzamy. Mamy auta, teraz dorwiemy ciebie. Macie radę go zatrzymać? Oficer Torres! Tak, taki jest plan. Masz coś przeciw? Słuchajcie uważnie. Jest niebezpieczny. Nie podchodźcie za blisko, gdy go złapiecie. Zostawcie go mnie. Nie możemy go zgubić! Przestaniemy go ścigać. Wiem. Po prostu uważaj na siebie. Przywal mu bardziej! Zapłacisz mi za to! Nie pociągnie! Jakie wiadomości już mi głosu? Dalej, bieg go! Elektroniką. Podobno pilot jest tam flankiem. Dodaj to do listy. Swoje miejsce. Możemy się tym zająć później. Dzisiejsza akcja byłaby godna uwagi Ligi. Jak sądzisz? Ona potrzebuje własnego wozu. I to dobrego. Wtedy chyba mogą dołączyć. No to super. Pogadamy potem, okej?
Dawaj. Szlak! W samą porę. Muszę stąd znikać, natychmiast. Ty? Torres? Ewa! Co tam? Jeśli mnie zgarną, mamy przechlapane. Odwoj! To prawda. Policja zakończyła dziś poszukiwania byłego szefa oddziału pościgowego, Franka Mercera. Chociaż wciąż nie odnaleziono ciała, według oświadczenia policji, porucznik Mercer najprawdopodobniej nie żyje. Ponad tydzień temu Mercer próbował uciec policji i wydostać się z Palm City, wywożąc ze sobą liczne samochody wyścigowe. Jego ucieczka zapewne udałaby się, gdyby nie działania nieznanych nam kierowców ze sceny wyścigów ulicznych, którzy pomogli w odzyskaniu aut. Jak się później okazało, pojazdy zostały wcześniej nielegalnie skonfiskowane w akcji trwającej kilka miesięcy. W świetle skandalu policja szybko zareagowała na niepokój mieszkańców i w miejsce Mercera znalazła następcę, który już dziś wydał oświadczenie. Dziękuję. Zbyt długo Frank Mercer wykorzystywał pozycję dla korzyści. To już przeszłość. Czas, abyśmy wrócili do wypełniania obowiązków, do walki z wyścigami. Za kadencji Mercera przestępczość miała się dobrze. Ja na to nie pozwolę. Dajesz mi ten złom? Szwed płakał, jak sprzedawał. Nie będę tym jechać. No, po twoich ostatnich wyczynach? Trochę wdzięczności. Sam raz dla kogoś, kto dopiero zaczyna. Lukas, jestem w lidze. Jak się w czymś takim pokażę, zestrają się ze śmiechu. Wiesz, może i robisz karierę. Ale zawsze będziesz moją małą icha. Vira venga, paka. Dechamy tranquila, nie. Chodź, no chodź. Poważnie? Jesteś w lidze. Jak pokażesz się w tym aucie... A, moje żebra! Och, przepraszam! Hej! Akcja z autami Mercera przysporzyła ci w mieście sporo fanów. Ale nadal przyda ci się pomoc. Czyli dołączasz do ekipy? Chciałem pojechać na tor i odświeżyć sobie kilka zagrywek. Super! Chcesz z nami jechać? Jedziemy. Hej. Tylko uważajcie tam na siebie. Cały pieprzony stan chce się teraz z wami ścigać. No i wielu chciałoby was powstrzymać. Nie ustąpią. Więc jak będą to kłopoty... Unikaj ich. Thank you.
zdać. Szanse! Nie odpuszczaj! Nie oglądaj się, tylko ciśnij do mety! Wygrana a la Liga! Lukas też miał kiedyś obsesję na punkcie tych dupków. I wiesz, jak się skończyło. Zapomniałabym. Dobra robota, zostaniem się do Ligi. No i z Mercerem. Nie przesadzaj z tą pewnością siebie. Thank you.
ciągle wygrywasz. To znaczy, że wciąż mamy się czego uczyć. Najważniejsze jest się upewnić, że ludzie o tobie pamiętają.